Nazywam się Łukasz Wierzbicki. Jestem redaktorem, który przygotował do druku tę książkę. Ryszard Kapuściński powiedział o niej, że to zupełnie niezwykła książka. I rzeczywiście tak jest. Chociażby z tego względu, że autor, Kazimierz Nowak, nie żyje od 70 lat, a książka zatytułowana Rowerem i pieszo przez czarny ląd dopiero teraz ukazuje się na rynku. Dopiero teraz czytelnicy otrzymają do rąk kompletną relację z niezwykłej wyprawy Kazimierza Nowaka na przełaj przez Afrykę. Wyprawa trwała 5 lat. Kazimierz Nowak pokonał kontynent afrykański z północy na południe rowerem i z południa na północ, zmieniając środki transportu. Gdy wysłużony 7-letni rower rozsypał się pośrodku pustyni Kalahari, Kazimierz Nowak przesiadł się na konia, kontynuował podróż konno, pokonując w siorle 3000 km. Gdy dotarł do dorzecza rzeki Kongo, zakupił czółno murzyńskie i spławiał się rzekami Lulua, Kasai, Kongo przez 2 miesiące, docierając do Brazzaville. Przedzierał się przez dżunglę, by dotrzeć do Sahary. Tam władze francuskie nie zezwoliły mu na kontynuowanie podróży samodzielnie rowerem, więc zakupił wielbłąda i stworzył własną jednoosobową karawanę, tak by móc kontynuować tę podróż przez Saharę. I po 5-miesięcznej przeprawie przez pustynię zakończył podróż w listopadzie 1936 roku w Trypolisie. Kazimierz Nowak pokonał 40 tysięcy kilometrów pieszo, rowerem, konno, czółnem i na grzbiecie wielbłąda, ale to nie było tak, że jechał rowerem. On tak naprawdę przedzierał się przez bezdroża, przez piachy pustyń, przez splątane, ubłocone ścieżki, poprzez dżunglę, poprzez bezkresne sawanny, pokonywał kontynent, którego już nie ma. To była Afryka lat 30. XX wieku. Kazimierz Nowak pokonał Afrykę jako pierwszy i jako ostatni tak naprawdę, ponieważ tej Afryki już nie ma. Poznawał życie codzienne mieszkańców, egzotycznych mieszkańców Afryki. Wspólnie z pigmejami polował na słonie, gościł na dworze króla Rwandy, gościł wśród chiluków, mieszkańców południowego Sudanu. Opisywał wszystkie swoje przygody, wszystkie swoje wrażenia w niezwykle barwny sposób w reportażach, listach przesyłanych do Polski i zarabiał na swoją podróż poprzez honoraria za reportaże i zdjęcia przesyłane do Polski. Kazimierz Nowak powrócił do Poznania w roku 1936. Niespełna rok po powrocie zmarł. Zmarł wycieńczony chorobami, wycieńczony podróżą, którą tak naprawdę przypłacił życiem. Zmarł w wieku lat 40, w roku 37. Nie udało mu się zrealizować kolejnych planów. Nie zrealizował planu wydania książki, nie zebrał swoich listów, nie podjął kolejnej podróży. Jego historia leżała zapomniana w archiwach, bibliotekach, w archiwach rodzinnych potomków Kazimierza Nowaka przez kilkadziesiąt lat. Ja usłyszałem od niej, od mojego dziadka, gdy byłem taki malutki. Mój dziadek opowiadał mi tę niezwykłą historię poznańskiego podróżnika, który samotnie pokonywał kontynent afrykański. Zainspirowany opowieściami dziadka udałem się do biblioteki. Odnalazłem pierwsze reportaże, dziadek naprowadzał mnie, tłumaczył, w których czasopismach, w których latach się ukazywały. Książka ukazała się po raz pierwszy w roku 2000 i wiedziałem, że jest niekompletna. Wiedziałem, że nie dotarłem do wszystkich reportaży, do wszystkich listów Kazimierza Nowaka. Tym niemniej wiedziałem również, że mam przed sobą niezwykłą relację, niepowtarzalny dokument. Dokument opisujący Afrykę lat 30. XX wieku, jak również świadectwo niezwykłego wyczynu Polaka, Kazimierza Nowaka. Książka ukazała się, tak jak powiedziałem, po raz pierwszy w roku 2000, ale dopiero w roku 2006 świat usłyszał o Kazimierzu Nowaku. Stało się to dzięki Ryszardowi Kapuścińskiemu. Człowiekowi, który, gdy przeczytał wspomnienia Kazimierza Nowaka, zadeklarował się jako gorący popularyzator tej historii. Ryszard Kapuściński, odpowiadając na zaproszenie moje i Macieja Pastwy,
przyjechał w listopadzie 2006 roku, by odsłonić tablicę pamiątkową na Dworcu Poznańskim, tablicę poświęconą Kazimierzowi Nowakowi. Wówczas oczy mieszkańców Poznania, ale również media, zainteresowały się tą historią. Dzięki temu odnalazła się rodzina Kazimierza Nowaka i w grudniu 2006 roku odnaleźliśmy kompletne archiwum zawierające nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia, nigdy wcześniej niepublikowane relacje z podróży, która odbyła się ponad 70 lat temu. W ten sposób jeszcze przystąpiłem do redakcji książki Rowerem pieszo przez Czarny Ląd. Praca trwała rok. Dzięki temu uzyskaliśmy kompletne wydanie, kompletną relację liczącą 400 stron i ponad 150 fotografii autorstwa Kazimierza Nowaka. Zapraszam serdecznie do lektury. Mam nadzieję, że lektura tej książki spowoduje, że kolejne pokolenia czytelników zapragną spełniać własne marzenia, odbędą własne podróże. Tego jestem pewien. Ale mam również nadzieję, że dzięki reportażom Kazimierza Nowaka będą wiedzieli, że świat, ten, który poznajemy podczas podróży, należy traktować z szacunkiem, życzliwością i zainteresowaniem.